Dobry piesek. Chodź do mnie. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, wiesz? Naprawdę? Nigdy nie miałem przyjaciół. Dlaczego raz jesteście ludźmi, a innym razem jaszczurami? I dlaczego wasza planeta wygląda jak Ziemia? Ta sama grawitacja i te same rośliny? Nie wiem. W ciągu dnia jesteśmy ludźmi. Jak tylko zapada noc, zmieniamy się w jaszczury. Co robią przyjaciele? Dobrze się traktują. Wypuść mnie, a znajdę ci mnóstwo liści. Dobra, chodźmy. Stać! O! Przybył król planety jaszczurów! Teraz zmienię się w ciebie i na zawsze pozostanę człowiekiem. Moi przyjaciele z supermocami na pewno już po mnie idą. Nie powiedziałbym. Teraz przebywają w więzieniu i będą żyć do następnej pełni. Potem na zawsze znikną. No to chodź! Zmień się we mnie, skoro tak bardzo chcesz być szkłem! Potem od razu cię rozwalę! Spokojnie. Znajdziemy antidotum na twoją kruchość i wyleczymy szklaną skórę. Znowu? Dlaczego to nie działa? Chroni go czyjaś miłość. Claire! Czyli jest bezużyteczny. Niech mieszkańcy postanowią, co z nim zrobić. Płaczę zwykłymi łzami. Co się stało z moją mocą? Ja też nie mogę nic zrobić. To koniec. Już po nas. Spokojnie, coś wymyślimy. Ej, cicho tam! Strażniku, to jakaś pomyłka. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, tylko podróżowaliśmy. A poza tym mamy prawo do jednego telefonu. Nie, na pewno coś kombinujecie. I macie tylko jedno prawo. Zachować milczenie! Patrz, to Sky! Co oni z nim robią? Słyszeliście? To Jerzyk! O, a co to za słodki pieseczek? Dobry piesek! Szybciej, mały, szybciej! Musimy uratować Sky! Drodzy mieszkańcy, dziś wspólnie zadecydujemy, co zrobimy z tym nieszczęśnikiem. Miał czelność najechać naszą planetę. Kiedyś spotkaliśmy obcych z dobrym sercem i skończyło się to katastrofą. Ściąć go! Nie rozumiem tylko, jaką planetę najechaliśmy. Cześć. Powiedz, czy jesteśmy na Ziemi? Nie. Dokąd idziesz? Teraz na pewno nie zadzwonimy do rodziców. Kilka lat temu zobaczyliśmy na niebie statek kosmiczny. Wylądował właśnie na tym skwerze. Zaoferował nam wyleczenie wszystkich chorób, byśmy stworzyli lepszą cywilizację. Ale oszukał nas. Poszukiwał ochotników do testowania swojej biotechnologii. Od tamtej pory wszyscy mieszkańcy naszej planety stali się jaszczurami. Nasi uczeni pracują nad lekarstwem, ale na razie działa ono tylko w ciągu dnia. Alchemik uciekł i ukrywa się w wulkanie, by dokończyć swój eksperyment, by rozpylić na całą planetę szkodliwą substancję. Ale tym razem ukażemy wszystkich nieproszonych gości. Stłuczcie tego szklanego dziwaka! I myślicie, że jesteście lepsi od tego alchemika? Wy, jaszczuroludzie, zmieniliście się w moich przyjaciół, a ich uwięziliście. Uważacie się za ludzi, a zachowujecie się jak zwierzęta. No siema, ściemniacze.
Patrzcie, jest ich czwórka. Ale którzy prawdziwi? Sky! Wy żyjecie! A co z babcią i Johnem? Są bezpieczni, ale straciliśmy nasze moce. Spokojnie, coś wymyślimy. Jerzyku, chodź do mnie. Alchemik odebrał wam wasze człowieczeństwo. Macie prawo być na niego wściekli, ale jeśli będziecie zachowywać się jak zwierzęta, zniszczycie resztkę własnego człowieczeństwa. Masz rację, Sky. Nie jesteśmy zwierzętami, tylko ludźmi. Zaopiekujemy się naszą cywilizacją. Wybaczcie nam, proszę. Trudno żyć w ciele innego człowieka. Alchemik wciąż ma przy sobie drugą część lekarstwa. Pomożemy wam, drodzy mieszkańcy Jaszczurowa. Udamy się do tego alchemika i przyniesiemy wam lekarstwo. Musicie zdążyć przed zmrokiem. Poprowadzę was. Co za okropny smród. To siarka. Trudno się oddycha. Dziwne. Niczego nie czuję. Żywiołaki ziemi! Pewnie alchemik je stworzył do obrony. Czyli idziemy w dobrym kierunku. Sky, jak pokonamy alchemika, skoro utraciliśmy nasze moce? Wciąż mamy moją superskórę. Jest lepsza niż myślałem. Czy właśnie tego szukacie? Oddaj lek po dobroci, a nie będziemy walczyć! Niemożliwe! To doktor Merville! A kto powiedział, że chce walczyć? Sky! Nie! Yeah!